Witam serdecznie, zagramy Polską, postaramy się obronić przed Niemcami i Związkiem Radzieckim. Wersja gry taka, jak widzicie, posiadam większość dużych dodatków, tych kosmetycznych raczej nie posiadam. Ja nazywam się Bonifacy Kot i zaczynamy. Jeden gracz, nowa gra, 36 rok. Wybieramy Polskę. Tryb Iron Man i zaznaczamy historyczne cele. Więc tak, prawdopodobnie w 1939 roku zaatakują nas Niemcy, a w około 1940 Związek Radziecki. Naszym celem jest obrona przed tymi państwami, ale także ich podbicie. Nie dołączymy się przy tym do żadnej frakcji. Stworzymy własną międzymorze, do której postaramy się zaprosić Estonię, Łotwę, choć nie wiem do końca, czy to się uda. No i jeszcze fajnie by było, jakby Finlandia do nas dołączyła. Litwę musimy podbić, to znaczy zjednoczymy nasze państwa w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, specjalną opcją w grze. Więc Litwę połykamy, a postaramy się tutaj wejść w sojusze z Łotwą, Estonią. No i fajnie by było Finlandią. Dobrze, rozpoczynamy. Mamy tutaj 40 dywizji, podzielę sobie je według własnego uznania, to znaczy te, które są do szkolenia, po prostu połączę w jedną grupę. Piechotę górską likwiduję, będę używał głównie dwa typy jednostek, ale o tym powiem w dalszej części gry. Więc tak, tu doszkalamy sobie tę naszą grupę 20 dywizji. Co robimy po kolei? Badania. Oczywiście idziemy w te najbardziej podstawowe i najważniejsze, czyli tutaj. Tutaj budownictwo. I przyspieszenie badań. Jeśli chodzi o surowce, to na razie nam wystarczają. Zasoby ludzkie nas na razie nie interesują. Budujemy fabryki. Mógłbym iść od razu w fabryki wojskowe i produkować ich mnóstwo, ale pod koniec już 1938-1939 roku będę miał problem z surowcami. Po prostu te surowce zaczną zjadać mi dużo fabryk cywilnych. Dlatego wybuduję sobie trzy. Kraków, Kielce, Łódź. Fabryki wojskowe rozdzielamy w ten sposób. Karabiny i sprzęt wsparcia 3 sztuki. Będę produkował jeszcze działa, artylerię i artylerię przeciwlotniczą. Jeśli chodzi o flotę, to inwestujemy w konwoje. Czasem po prostu przyda nam się więcej konwoi, bo jakieś państwo będzie nam oferowało przysłanie broni czy wyposażenia. Cele narodowe. Na początek idziemy we wzmocnienie państwa polskiego. I bawimy się także w szpiegostwo. Trzeba zacząć je od razu, bo w tym momencie nasze fabryki cywilne są tak niewydolne, że pierwsza nasza budowla powstanie dopiero 8 lipca, czyli za pół roku. My to niedługo przyspieszymy, ale póki nie mamy to przyspieszone, to możemy wykorzystać część fabryk cywilnych właśnie do budowania agencji. Więc tworzymy agencję jak najszybciej. Przyda nam się agencja, o tym też zobaczycie, dowiecie się w dalszej części gry. Porobiliśmy większość rzeczy. Teraz może jeszcze doszkólmy sobie lotnictwo i okręty. Ok, stworzyliśmy agencję. Zbadamy sobie tylko dwa tutaj takie moduły. Stwórz wydział i gospodarka cywilna, żeby po prostu nie obciążać naszej gospodarki, zabierając fabryki cywilne. Więc zaczynamy od stwórz wydział. I jedziemy dalej.
I gospodarka cywilna, możemy werbować agenta już, wybieramy. O, tutaj pani Krystyna Skarbek ma najlepsze chyba opcje, bierzemy ją. Kryptologia, możemy zacząć łamać szyfry Niemiec i Związku Radzieckiego. Wzmocnienie państwa polskiego zbadane. Nie idziemy na razie w nastawienie defensywne, bo jeszcze fabryk wojskowych nie budujemy. Pójdziemy sobie w rozwój polskiego okrętnictwa. Pytacie dlaczego? Ano dlatego, żeby mieć cztery, żeby produkować tutaj, cztery stocznie mieć uruchomione do produkcji konwojów. Konwoje nam się przydadzą. Tutaj najważniejsze, co trzeba zrobić od razu, to zmienić gospodarkę cywilną na częściową mobilizację. Tutaj są ogromne bonusy, a właściwie to bonusy są wsteczne w gospodarce cywilnej. Jak widzicie, tempo budowy fabryk wojskowych cywilnych minus 30%, więc dając częściową mobilizację, wojskowe fabryki budujemy o 10% szybciej, a kary za budowę obu po prostu nam znikają. Więc to jest najważniejsze na początek. Wydajemy 150 punktów siły politycznej. I gramy dalej. Tutaj jakieś wiadomości z Turcji nie interesują nas. Jak tam nasze lotnictwo jeszcze się szkoli? Armia jeszcze też. I wchodzimy w kolejne badania. Zrobimy sobie mechaniczne obliczanie. Przyspieszymy jeszcze tempo badań o kilka procent. Gospodarka cywilna zbadana. W tym momencie przestajemy zajmować się agencją. Skupmy się na wykorzystywaniu fabryk cywilnych do budowy kolejnych fabryk cywilnych. Samoloty się doszkoliły. Okręty jeszcze nie. Okręty się naprawiają. Podpisano drugi traktat londyński. Tu chodzi bardziej o panowanie na morzach i oceanach. My nie jesteśmy mocarstwem morskim. Słabo nas to interesuje. Idziemy w koncentrację przemysłu. Nasze 20 dywizji już się doszkoliło. Właśnie teraz kawalerię zostawimy w oddzielnej grupie, a piechotę dołączamy do piechoty. To jest na razie robocze ustawienie. Teraz będziemy budować troszkę więcej jednostek. Wyszkólmy piechoty. Niech będzie 20 dywizji. Przy okazji nazbieraliśmy 100 punktów siły politycznej. Możemy to spożytkować na poprawę warunków pracy robotników. Przydatna opcja. Dobrze, teraz już idziemy w nastawienie defensywne, żeby fabryki wojskowe budowały nam się szybciej. Budownictwo. Idziemy teraz w plan czteroletni. Okręty już przeszkolone. Super. Armia na razie nam się nie wybuduje, bo musimy troszkę zasobów ludzkich zdobyć. Igrzyska i po igrzyskach. Mamy dość siły politycznej, żeby teraz zmienić tutaj coś. Pójdziemy w teoretyk wojskowości. Plan czteroletni na ukończeniu. Wszystko naraz nam się tutaj zakończyło. Dobrze, po kolei. Z badań wybieramy teraz. Pójdziemy tutaj.
podwyższymy limit wydajności produkcji o 10%. Tutaj pójdziemy w koncentrację przemysłu. Plan czteroletni właśnie teraz zrobiony i idziemy tutaj dalej w fabrykę cywilną lub w dodanie miejsca budowlanego w Warszawie. Raczej to drugie będzie ważniejsze. Będziemy mieli gdzie postawić szybko fabryki wojskowe. Na razie zaznaczymy sobie jedną fabrykę wojskową w Warszawie. Kraków, Kielce, Łódź, Płock. Dołączamy czy odmawiamy? Myślę, że dołączymy. Może przez to skusimy Finlandię kiedyś, żeby dołączyła do naszej frakcji. Dworzec centralny zbudowany. Teraz możemy iść w fabrykę cywilną lub... Myślę, że pójdziemy w fabrykę cywilną jak najszybciej jedną. Tutaj możemy budować więcej fabryk w Warszawie. Tak jest. Budownictwo zbadane. Teraz najwyższy czas iść w coś innego. Najlepiej tak jest. Wybieramy doktrynę numer 2. Zmieniamy z tej już tutaj zaczętej. Według mnie ta jest najlepsza dla mnie. Bo tutaj mamy bonusy do kampanii różnych, do kampanii wsparcia. Więc jedziemy w tą. Okej. Zbadam teraz samoloty, żeby produkować bardziej nowoczesne myśliwce. Tu mamy złom z 33 roku, tu mamy z 36. Parametry ich już są znacznie, parametry znacznie się różnią, więc idziemy w Jastrzębia. Mamy 150 punktów siły politycznej, może zmienimy na... a może na nic nie zmienimy na razie. Zostawimy to tak jak jest, to nam się przyda wszystko później. Jeśli chodzi o budowę, o przeznaczenie tutaj fabryk wojskowych, ustawimy od razu tak. Na wyposażenie piechoty, na sprzęt wsparcia i na artylerię po jednym. Dobrze, idziemy teraz w polski militaryzm, a potem polski rewanżyzm, żebyśmy mogli uzasadnić cel wojenny przeciwko Litwie. Zaznaczę teraz odkrycie ciężarówek. Francja i Wielka Brytania ogłaszają sojusz. I szybciutko polski rewanżyzm. Mamy dwa nowe sloty w Warszawie. Budujemy na potęgę fabryki wojskowe w tym momencie. Zaczyna nam brakować stali. Ja wezmę stal od Finlandii, żeby podnosić z nimi stosunki dyplomatyczne. Negocjowanie licencji. Zaznaczę też tę opcję. To też nas powinno troszeczkę zbliżyć. I poprawę relacji może zostawię na później. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Możemy wystawić troszkę armii. I tak zróbmy. Ok. 15 dywizji do przeszkolenia i teraz budujemy kolejne. Naszym celem jest mieć około 120 dywizji w momencie ataku Niemców na Polskę, to znaczy 120 przeszkolonych w polu, ale jeszcze będę miał w trakcie szkolenia, mam nadzieję, kilkadziesiąt.
Dlaczego chcę mieć je w trakcie szkolenia, a nie wystawione? Bo nie, ponieważ czasem w tej grze może zdarzyć się tak, że jeśli Niemcy będą widzieć, że mam mnóstwo dywizji, to oni po prostu mnie w 1939 roku nie zaatakują. A wypowiadając im wojnę, tracę pewne bonusy. Idziemy w kolejną doktrynę. Coś się zaczyna dziać w Chinach. Niedługo napięcie światowe może wzrosnąć do 10%, a już wtedy będzie można wypowiedzieć wojnę, znaczy uzasadnić cel wojenny Litwie. O właśnie, jest 10%, tylko my. A, zbadaliśmy polski rewanżyzm. Super, więc od razu uzasadniamy cel wojenny. I wojnę będziemy mogli wypowiedzieć 1 marca. Tutaj zbadamy sobie fabrykę wojskową, uzyskamy. W dalszej kolejności mamy już tutaj blisko nowy zespół badawczy. Ustawię wie od razu tutaj wyposażenie piechoty. Trzeba będzie dociągnąć do końca drugiej linii. Na razie 2, tu 1. Tu też nam się coś przyda. Okej. Teraz zaznaczę sobie budownictwo. Mam bonus 100%. Samoloty. Wow, tam się coś dzieje. 17%. I dodatkowy zespół badawczy. Armia nam się tutaj podszkoliła oprócz dwóch dywizji. Surowce weźmiemy od. A, weźmy od Turcji. Mamy cztery zespoły badawcze, teraz wykorzystajmy go. Pójdę w to. Cel narodowy. Idziemy w. Tutaj nie musimy na razie iść, to potem. Myślę, że przygotowanie do wielkiej wojny by się przydało. Tak jest. Budujemy kolejne fabryki wojskowe: Kraków, Kielce, Płock. Tutaj. Jeszcze samochody by się przydały. Niemcy zdobyli Austrię pokojowo. My idziemy teraz w. Mamy 38 rok dopiero, więc może. Idziemy w kierunku zespołu badawczego kolejnego. Jest 10 luty, czas zebrać armię na Litwę. No nie będzie tu potrzeba dużo jednostek. Jedna armia złożona z, powiedzmy, 14 dywizji piechoty i 10
kawalerii w zupełności wystarczy. Weźmiemy sobie nowego dowódcę, żeby zdobył jakieś doświadczenie. I marszałkiem zostanie Sikorski. Ustawiamy pod granicą z Litwą. Plan będzie taki, żeby zająć jak najszybciej Litwę. Nawet nie będę zaprzągał do tego lotnictwa. Po prostu nasi chłopcy muszą wbić się jak najszybciej w terytorium Litwy. Okej. Wypowiadamy wojnę. Dobrze, od razu konnicą okrążamy wroga. Już praktycznie po wojnie tutaj na Kowno. Zajmujemy cały kraj. I od razu klikamy tę opcję, ponowne utworzenie wspólnoty. Dzięki temu będziemy te regiony już traktować jako własne, a nie częściowo okupowane. A do tego zyskamy roszczenia do takich rejonów jak na przykład tutaj mamy Królewiec czy Warmińsko-Mazurskie. Więc koniecznie ta opcja musi być kliknięta. Ok. Niedługo powinno nam przybyć chyba dwie czy trzy fabryki wojskowe od Litwy. Wojna przebiegła gładko, nie spodziewałem się czegoś innego. Z Niemcami tak nie będzie. Z Niemcami musimy przygotować się na dłuższą batalię. Zrobimy do tego dobrze wyposażoną armię. Ale może o tym już w następnym odcinku. Wtedy będę przygotowywał się do obrony przed Niemcami i przed Związkiem Radzieckim i opowiem wtedy o wszystkich szablonach i o tym, w jaki sposób zamierzam się bronić. Więc tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia.